Wszystko jest. Dobra. Okej. Okay. Proszę Państwa, jeszcze mała dogrywka, ponieważ mam poczucie, iż totalnie nie wyczerpałem bieżącego tematu, którym zajmuje się Szymon. Natomiast właśnie, czy mógłbyś mi opowiedzieć, ja już trochę wiem, ale to w jaki sposób mi przedstawiłeś tą sprawę tak zdawkowo, ja jej po prostu najzwyczajniej w świecie nie załapałem, ponieważ nie posiadam czegoś takiego jak telewizja, nie czytam gazet, ponieważ wszystkie wydają mi się stronnicze i rzuciłem to jakieś 5 lat temu i bardzo rzadko słucham radia i nagle moją wiedzę uzupełniło gdzieś zdawkowo radio, jak również moja mama, która powiedziała, ty wiesz co się dzieje, a ja mówię, czekaj. Ja właśnie rozmawiałem z tym człowiekiem. Do tego jest właśnie Twitter potrzebny czasami. Może tak, no może będę musiał przemyśleć jeszcze moje social media. Czy mógłbyś mi powiedzieć swoimi słowami w skrócie, co wydarzyło się z lotem prezydenta? Tą sprawą, z lotem to się wydarzyło to, co zawsze się w Polsce wydarza, czyli zero szacunku dla przepisów, zero szacunku dla prawa, ale ten news, o którym mówimy, ja wczoraj napisałem artykuł o tym, że no co tu dużo mówić, no wpadły mi w ręce stenogramy z grupy na WhatsAppie, którą rok temu, w lipcu ubiegłego roku założyło dwóch wiceministrów, doradca prezydenta, całe szefostwo lotu, szefostwo agencji zajmującej się bezpieczeństwem ruchu powietrznego i tam jeszcze parę innych osób, bo rok temu, jak były wybory prezydenckie, no to dziennikarze odkryli, że Andrzej Duda, wracając z kampanii prezydenckiej właśnie w Zielonej Górze w Lubuskiem, a przepraszam, kiedy to miało miejsce w takim razie? 2 lipca 2020 był lot z Zielonej Góry do Warszawy. No tam były takie okoliczności, że tego dnia Andrzej Duda no nie miał dobrego dnia. Strasznie go zbluzgali w Nowej Soli na rynku. Tam były jakieś szarpaniny, jakieś wiesz, no kampania wyborcza po polsku, nie? Czyli połowa cię wyzywa, połowa cię wychwala. On ale był po angielsku. No. On był w kiepskim nastroju, gdzieś tam się, wiesz, spóźnili, wiesz, wtedy nie jeździli tymi swoimi limuzynami, tylko udawali na potrzeby kampanii wyborczej, że no jesteśmy blisko Polaków i jeździmy autosanem, Dudabusem, nie? Więc nie można było pocisnąć na autostradzie 220, tylko trzeba było jechać autobusem, który tam autosan, powiedzmy, nie ma dużych możliwości. No i się spóźnili na to lotnisko. No i przepisy są takie w Polsce, że kontroler ruchu lotniczego powietrznego to jest taka jedna z najlepiej płatnych fuch w Polsce, ale też z ogromną odpowiedzialnością, bo odpowiadasz no, za tych, którzy są w powietrzu, czyli no, od ciebie zależy ich życie, żeby się dwa samoloty ze sobą nie zderzyły. No, a w związku z tym oni mają mega odpowiedzialność, ale mają też mega wymagania i przepisy, które im po prostu sztywno określają, że po iluś tam godzinach pracy wstajesz, odkładasz, wiesz, wyłączasz komputer i nie masz prawa już nic zrobić, bo po prostu za to kryminał, nie? Bo jesteś odpowiedzialny za ludzkie życie. Bo jesteś odpowiedzialny i po prostu przepisy dbają o to, żebyś jako kontroler nie był przemęczony, żebyś nie miał, wiesz, za dużo obciążenia psychicznego, fizycznego, no żebyś po prostu był sprawnym kontrolerem. Czyli bardzo słusznie. Bardzo słusznie. No i przyszła godzina 22 i ten kontroler z Zielonej Góry, tu jeszcze trzeba dodać, że nasze dziadowskie polskie państwo postanowiło oszczędzać na kontrolerach i normalnie na takiej wieży powinno być dwóch kontrolerów i jeden odpoczywa, a drugi pracuje i mogą się zmieniać. No ale nasze państwo postanowiło oszczędzać na bezpieczeństwie, no i na wieży w Zielonej Górze był jeden kontroler. No i on o 22 skończył, wiesz, pracę, wyłączył komputer i tyle, nie? No i teraz stoi na płycie samolot z Dudą na pokładzie, no i wiesz, co tu robić? Silniki odpalone, ale teoretycznie można wystartować, no bo nie ma pozwolenia od kontrolera, który pracę skończył, a kolejny kontroler, podejrzewam, no przyjdzie rano.
No i wtedy wiesz, narady, jakiś pilot, ludzie na pokładzie, co robić, co robić. No i zrobili po polsku. Na zasadzie, że po co te przepisy? Jedziemy, nie? No i wystartowali. Tam chyba w ogóle pilotem była kobieta, tak? Pani pilot była. Pilotem była pani, tak, pani pilot, która, w ogóle, to już nawet nie chcę w to wchodzić, ale tam było kuriozum, że ona sobie wyrabiała, odnawiała sobie uprawnienia do lądowania lotem z prezydentem, nie? Bo tam jest tak, że pilot musi ileś razy w ciągu tam 90 dni wylądować, żeby mu się nie skończyło uprawnienia, nie? Więc pani sobie latając z prezydentem robiła jakieś tam papiery. No i po prostu wystartowała na pałę. Dolecieli do Warszawy. Wszystkim się wydawało, że nic z tego nie będzie, no ale źli dziennikarze się jakoś do tego dorwali. I tydzień później zaczęli wypytywać, co tam się właściwie stało. No, zaczęli wypytywać 9 lipca, a 12 lipca były wybory prezydenckie, które Duda, jak wiadomo, wygrał tam niewiele z Trzaskowskim. I sytuacja jest taka, że wtedy dziennikarze napisali jakiś tam artykuł, ale wiesz, no to był środek kampanii, też dziennikarzom dali takie informacje, które ich wprowadzały w błąd, więc nic z tego nie odbiło się to szerokim echem. A mi się teraz udało dotrzeć do grupy na WhatsAppie, którą wtedy założyli ci wszyscy ludzie odpowiedzialni za ten lot, za kampanię prezydenta. I oni ją założyli po to, żeby, brutalnie mówiąc, po prostu całą tą sprawę skręcić, zafałszować i dziennikarzy okłamać, i nas wszystkich okłamać po to, żeby Duda mógł wygrać wybory. No wiesz, no tak jak ja powtarzam, no my wszyscy niby się domyślamy, że politycy to jest po prostu dno, kłamstwo i po prostu oszustwo, ale wiesz, co innego się domyślać, a co innego to zobaczyć na własne oczy. No i w tym artykule ja czarno na białym pokazuję, jak ci politycy wiedząc, między sobą mówią, wiesz, tak jak ja do ciebie teraz, no kurde, no ta kobieta złamała przepisy, no nie powinna startować, nie miała prawa w ogóle ruszyć się z tym samolotem. No ale... Ale przepraszam, przywrócę, ale czy tam też nie było nacisku na nią, że ona ma to zrobić? Tu dochodzimy do takiej sytuacji, bo politycy jak to politycy będą kłamali po prostu, aż im się języka nie utnie. No i politycy wtedy... I teraz też twierdzą, że nie było żadnych nacisków, nikt nie naciskał. No tylko problem jest taki, że po pierwsze na tej grupie WhatsAppowej jest stenogram rozmowy tej pilotki z tym zwierzą lotów w Zielonej Górze. I ona tam czarno na białym mówi, naciskają na mnie pasażerowie, naciskają na mnie z tyłu. I to samo jest na tej grupie WhatsAppowej, że stewardesa mówi, że naciskali. Pilot mówi, że naciskali. Załoga mówi, że naciskają. I a co? Tam nie było w ogóle jakiegoś tekstu, jedziesz laska, czy coś takiego? Gdzieś usłyszałem, że w ogóle... Nie, no jedziesz laska to chyba nie, ale... No właśnie, ale... nie wiem, gdzieś nie. Obiło mi się, że był taki tekst, który tak, no jeszcze, że tak powiem, lekko szowinistyczny, ale okej, no dobrze, nie było, to może ja coś pomogę. Nie, o niczym, nie, nic takiego nie słyszałem, nie wydaje mi się. To wiesz, to w ogóle płeć tej pilotki nie ma tu żadnego znaczenia, mi się wydaje, to, że ona była kobietą, wiesz, no to obok niej siedział doświadczony instruktor i wiesz, on też nie zareagował. Także... Ja powiem, oni po prostu powiedzieli, że były naciski na to, żeby lecieć. Nagrała się rozmowa, w której pilotka mówi, są na mnie naciski z tyłu. Mhm. Więc wiesz, no w tej chwili dochodzimy do sytuacji. Albo politycy po prostu kłamią i robią to po prostu w żywe oczy, albo z prezydentem Polski lata pilotka, która jest, nie wiem, jakąś patologiczną kłamczynią. No nie ma innej opcji, tak? Bo nie ma innej opcji, bo po prostu no, nagrało się to jej zdanie i nagrały się te rozmowy. I co tu jest jeszcze ciekawe? To jest taka moja teza, która wydaje mi się jest bliska prawdy, bo pamiętaj, ten lot się odbył 2 lipca, a oni się dowiedzieli 9 lipca, że dziennikarze się interesują, nie?
I oczywiście ja ich zacząłem pytać o te wszystkie szczegóły. Tak na oko, trochę tak wiesz, teoretycznie. Oni nie wiedzieli, co ja mam, nie? No i oni mi odpowiedzieli, zaczęli badać ten incydent. Od razu, wiesz, że od razu wiedzieliśmy, że to jest złamanie przepisów, że od razu go zaczęliśmy badać. Tylko że z tych rozmów na tym WhatsAppie, które ja wczoraj opisałem, wynika, że się nagrania w każdym samolocie są, wiesz, mikrofony w kokpicie. I tak jak potem oglądasz w jakichś filmach katastroficznych czy jakichś dokumentach na National Geographic, wiesz, nagrania z kokpitu pilotów, nie, jak oni rozmawiają między sobą. To wszystko jest totalnie nagrywane, te nagrania są potem zachowywane w czarnej skrzynce i jakby się samolot rozbił, to masz nagrania zachowane, nie? Tylko wyobraź sobie, że panowie się przyznają między sobą w rozmowie, że się już nie ma czym przejmować, bo się nagrania z kokpitu skasowały. No i kurczę, powiem ci, jak słyszę coś takiego, no to co ci mam powiedzieć? No dla mnie to jest kryminał, nie? Jakie słowa jeszcze tam, nie wiem, ważne padły na tej grupie WhatsAppowej? Wiesz co, na tej grupie padają słowa o tym, że no to jest uderzające, bo ci goście rozmawiają przez 2 dni, tam jest, wiesz, 10 stron stenogramów. I przez te 10 stron stenogramów oni wszyscy mają w dupie bezpieczeństwo prezydenta. Nie pada ani jedno słowo o tym, że kurde, to co się wydarzyło jest groźne, bo mogło się skończyć po prostu powtórką ze Smoleńska, a po prostu ten samolot mógł się rozbić, nie? Mhm. Zero troski o bezpieczeństwo, tylko takie klasyczne polityczne gadki. Tam jest wiceminister Horała, który teraz ma budować ten centralny port komunikacyjny, to wielkie lotnisko pod Warszawą. I wiesz, po pierwsze to z tych rozmów wynika, że chłop, który ma zbudować za kilka miliardów lotnisko, totalnie nie ma pojęcia o lotnictwie, ale to tak po prostu, że wiesz, że myślę, że jego wiedza się ogranicza na tym, że samolot ma 2 skrzydła, nie? I on, wiesz, ci goście tam pozostali, rozmawiają o jakichś szczegółach, przepisach, technicznych rzeczach, a on mówi, jedziemy na ostro, politycznie, jedziemy na ostro, wiesz. Okej. Okay. Słuchaj, powiedz mi tak, czy ktoś, że tak powiem, dyskutuje nad prawdziwością twoich tych scenogramów? Scenogramów, tak, no. Tak, z WhatsAppa. Czy ktoś nad tym dyskutował? Wiesz, że może ty to wszystko napisałeś na maszynie i wkleiłeś. No ja też głupi nie jestem i zanim ten materiał publikowałem, to przeprowadziłem parę rozmów z tymi ludźmi, które, powiedzmy, nie będę tutaj zdradzał za dużo kuchni dziennikarskiej, żeby, wiesz, tam złym ludziom nie pomagać, ale powiedzmy, że no oni sami mi się przyznali do tego, co jest w tych rozmowach, nie? Więc jak już się sami przyznali, to, no, to nie było opcji, żeby się następnego, wiesz, no chyba nikt nie, każdy chyba się spodziewa tego, że jak ja rozmawiam z takim politykiem czy z kimś, to go nagrywam, tak? Więc taki polityk musi sobie zdawać sprawę, że jak następnego dnia wyjdzie i powie, nie, Jadczak kłamie, to co napisał jest nieprawdą, no to musi się liczyć z tym, że ja wtedy wyciągam, wiesz, nagranie, odpalam nagranie, no i koleś wychodzi na totalnego, no wiesz, wała. Więc kłamca. Nie było, w ogóle nikt nie kwestionował. Rzecznik prezydenta próbował płakać, że dałem, wiesz, bo to jest też tak, jak robisz taki temat, to go musisz zrobić tak, żeby do ostatniego momentu ci ludzie, o których robisz, nie wiedzieli, że o nich robisz, albo nie wiedzieli, co dokładnie robisz, co masz, nie? A tutaj, wiesz, na tej grupie było 9 osób, też musisz się spodziewać, że oni mogą się ze sobą zgadać, że mogą ci próbować zaszkodzić, więc musisz do ostatniego momentu, wiesz, utrzymać tajemnicę, a na końcu musisz, no, wymóg jest taki, że no, musisz im zadać pytania i musisz od nich uzyskać stanowisko. No więc ja o 17 im zadałem pytania, dałem im czas 4 godziny, żeby odpowiedzieli. Z jednej strony mało, ale z drugiej strony wystarczająco, żeby się, wiesz, wypowiedzieć na ten temat.
I jedyne, co właśnie mi zarzucał rzecznik prezydenta, to że za mało czasu dostał. No, dostał tyle czasu, żeby się wypowiedzieć, no i tyle, nie? Okej. Okay. A słuchaj, teraz tak, bo gdzieś słyszałem, jaka jest merytoryka rządu, więc zadam takie pytanie. Czy jesteś rosyjskim agentem? Powiem ci, że jak wczoraj słyszałem, to, bo te słowa powiedział pan Radek Fogiel, to jest w ogóle strasznie smutne, bo to jest mój ziomek z Radomia, nie? Który tak historia się niestety potoczyła, że został rzecznikiem PiSu. Co poszło nie tak, panie Radku? I on powiedział, że wiesz, no, jak polityk, kontekst tego jest taki, że polityk jak przychodzi do porannego programu do dziennikarza, to zazwyczaj jest jakieś tam okrągłe pytania i pierdzieli te głupoty, wiesz, od niczego, nie? A on dostał strzała o pytanie o ten tekst, do czego w ogóle nie był przygotowany. No i zaczął gadać jakieś głupoty, że to jest rosyjska narracja i że ja jestem jakimś tam, kolportuję rosyjską narrację. Więc po prostu, wiesz, jest takie powiedzenie, że jak się komuś coś kojarzy z dupą, to mu się wszystko będzie kojarzyło z dupą. Nie? Jak się panu Foglowi kojarzy coś z Rosją, to mu się będzie wszystko kojarzyło z Rosją. Ale jest to tak po prostu bezdennie głupie, że no, co ci mam powiedzieć? No, no politycy nie dość, że kłamią, to jeszcze zgadają głupoty, no. A już powoli zamykając ten temat, mam do ciebie pytanie. Czy jakie jest twoje stanowisko? Co uważasz, kto jest winny tragedii w Smoleńsku? Twoim zdaniem. Nie, no wiesz co, ja ci powiem tak. Ta tragedia się wydarzyła chyba o 8.10 albo o 8.13, jakoś tak, tuż po 8, nie? I do mnie zadzwonił tamtego dnia, pamiętam jak dzisiaj, ja wtedy w Krakowie mieszkałem i nie wiem, czy pamiętasz, że przed katastrofą w Smoleńsku była katastrofa wojskowej kasy w Mirosławcu. Tam był taki patent, że wojskowy samolot, kasa, leciał z Warszawy i służył jako taksówka dla wojskowych, bo oni mieli jakąś naradę w ministerstwie. I ten samolot wojskowy potem generałów rozwoził po kolejnych jednostkach i leciał właśnie do Mirosławca, żeby tam tych ostatnich generałów zawieźć. I była dokładnie sytuacja jak, wiesz, jak w Smoleńsku, tylko że tam w Smoleńsku był w ciągu dnia, a tam kasa się rozbiła w ciągu, już było ciemno, bo to było chyba około 22 czy 21, było ciemno, była też mgła, były złe warunki atmosferyczne. I ten samolot się rozbił po prostu podchodząc do właśnie też do lądowania. To był tak zwany wypadek typu CFIT, czyli Control Flight into Terrain, czyli pilot wiedząc, co ma przed sobą, wleciał po prostu w ziemię i się rozwalił. I ja wtedy badałem tamtą sprawę, bo ci piloci byli, bo ten samolot był z krakowskiej jednostki. I oni wtedy wiedzieli, że po prostu przez to, że naciskali ich ci generałowie, że trzeba tam lądować, no oni w złych warunkach, nie mając ku temu żadnych warunków, rozwalili się, nie? I czemu o tym mówię? Bo jak był wypadek w Smoleńsku, to dokładnie chyba pół godziny po tej katastrofie zadzwonił do mnie właśnie człowiek z tej jednostki w Krakowie, czy pilot, czy jakiś nawigator, i mówi: ty, znowu CFIT, nie? Czyli znowu to samo, że naciski, brak przeszkolenia, i piloci, którzy po prostu nie powinni lądować, zrobili znowu to samo, że pod presją próbowali wylądować, no i się zabili, i zabili 96 osób. Także zobacz, jakie to jest straszne. Jeden wypadek, drugi wypadek. Kurde, nic, po prostu ci ludzie się nie uczą i dalej łamią te przepisy, dalej łamią te procedury, dalej naciskają na tych pilotów. Powiedz mi, ile się musi stać, co w tym kraju musiałoby się stać, żeby, wiesz, żeby się coś zmieniło? No ja naprawdę, ile tych osób musi zginąć, żeby ktoś coś tutaj zrozumiał? Ale wiesz co, jedną rzecz tak się tutaj troszkę uczepię. Czy ty... Przy Smoleńsku, czy jest
konkretnie dana osoba albo grupa osób, które naciskały na to, żeby lądować, bo ja już dobrze nie pamiętam tej sprawy, ale tam był taki moment, w którym pojawił się... Tam był generał Błasik, który w ogóle nie miał prawa w ogóle wchodzić do kabiny, a wchodził do kabiny, no wiesz, no to od tamtych czasów... A tam chyba też były jakieś nagrania, gdzie właśnie naciskano na tych pilotów, czy nie było takich nagrań, bo są nagrania i doskonale z nich widać, że jest po prostu presja, że wiesz, spróbujmy wylądować, może się wiesz, może się uda, może tutaj. No, ewidentnie od tamtej pory się zmieniło, jedyne co się zmieniło to tyle, że teraz jak był ten samolot właśnie w Zielonej Górze, to nikt nie wchodził do kokpitu, żaden generał czy żaden inny nie wchodził do kokpitu, bo kokpit był zamknięty, nie? No ale to ominęli to w ten sposób, że się przez ten, przez interkom komunikowali, nie? A w Smoleńsku to po prostu wynika, że tam w kabinie siedział generał Błasik, który był wtedy dowódcą lotnictwa i po prostu, wiesz, on mógł się nawet jednym słowem nie odezwać, ale jak stoi za tobą twój szef, i ty wiesz, czego on od ciebie oczekuje, no to on może mieć zasznurowane usta, a ty i tak wiesz, o co chodzi, nie? Ale tam nie było jakichś nagrań, gdzie było jasno powiedziane, macie lecieć i tyle? Ja już nie pamiętam, jak to brzmiało, ale były nagrania, że spróbujmy, wiesz, że tutaj jest... Były takie nagrania, które albo wprost, albo pośrednio sugerowały, że tam, wiesz, trzeba wylądować, no. A kto mógł wydawać rozkazy panu Błasikowi? Wiesz co, namawiasz mnie do takich rzeczy, żebym powiedział rzeczy, których nie wiem. Nie namawiam cię, po prostu zapytałem, ale byłem ciekawy, czy... Wiesz, to jest taki temat, że... Ludzie, którzy się zajmują lotnictwem, nie mają żadnych wątpliwości, co tam się wydarzyło. To jest tak, że wątpliwości co do tego, co tam się wydarzyło w Smoleńsku, mnożą ludzie i rozsiewają ludzie, którzy nie mają pojęcia o lotnictwie. I to jest tak trochę, wiesz, jak ze wszystkimi teoriami spiskowymi, czy jako właśnie o pandemii, czy jako szczepionkach, że najwięcej do powiedzenia, ale najgłupiej do powiedzenia, no mają ludzie, którzy nie mają wiedzy na dany temat. I to jest tak, że no niestety, no wiesz, no żyjemy w czasach, kiedy głupota jest cnotą, nie? Im głupiej coś powiesz, to tym lepiej się to wyklika, obejrzy i wiesz. No i niestety ta głupota jest, wiesz, wszechobecna i wiele osób się nabiera na takie głupie jakieś teorie, wiesz. Wiesz, ja nie mam nic do teorii spiskowych z tego względu, że mam takie sobie powiedzonko, uknąłem. Teorie spisek, wiecie dlaczego istnieje słowo spisek? Bo ktoś kiedyś spiskował i trzeba było to nazwać. Są prace naukowe, które udowadniają. Naukowcy przebadali, skąd się biorą teorie spiskowe. Teorie spiskowe się biorą stąd, że człowiek jako taka istota, która żyje w jakimś społeczeństwie, w jakimś świecie otaczającym go, ma potrzebę rozumienia tego świata, nie? Ale świat jest coraz bardziej skomplikowany i my coraz częściej nie mamy narzędzi, żeby rozumieć otaczający nas świat. No nie wiem, ani chyba ty, ani ja na przykład nie znamy się na zaawansowanej biologii i na wirusach, tak? Ale każdy z nas ma jakiś pogląd na tą pandemię. I stąd się biorą między innymi teorie spiskowe, że to jest taka odpowiedź naszego mózgu na potrzebę rozumienia świata, a że nie zawsze to się pokrywa z faktami albo z prawdą, no to już jest inna kwestia. No. No tak, mi chodziło tylko o to, że na pewno na świecie zdarzają się spiski i zresztą jakby pracujesz nad tym. Pracujesz nad tym, więc chyba doskonale wiesz. Natomiast w Smoleńsku w takim razie
wskazuje, że jednak po prostu były naciski. Nie wiem, chyba Rosjanie tam raz czy coś powiedzieli, żeby nie lądować. Umówmy się, ja się zgadzam jak najbardziej z rządem, że to nie są nasi przyjaciele, tylko długowieczni wrogowie, więc może po wszystkim ktoś tam lampkę szampana sobie wypił na Kremlu. Natomiast no, wychodzi, że faktycznie czasami, nie czasami, że notorycznie rząd się upiera do jakichś rzeczy, sam łamie przepisy. Wiesz, to był taki moment kluczowy w historii Polski, gdzie zostaliśmy tak podzieleni, że się mam takie poczucie, że od tamtego momentu się już tak kłócimy między sobą, że wiesz, to już nigdy nie będzie to samo państwo, nigdy to nie będzie to samo społeczeństwo. Więc to pod tym względem jest to przełomowa jakby data w historii Polski, nie? No dobra, zamykając sprawę, myślisz, że ktokolwiek zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za tą aferę, która jest teraz? O Boże, chciałbym ci powiedzieć, że w to wierzę, ale za długo już pracuję, wiesz, w tej branży. Nie wiem, coś takiego się stało w tym kraju, że co byśmy nie pokazali i czego byśmy nie zrobili, to politycy mają nas w dupie i no żadnych nikt konsekwencji za nic nie ponosi, nie? Ja mam na to teorię, co się stało. No. Przekupiono społeczeństwo, chociażby takim dodatkiem jak 500+, gdzie ja jestem jak najbardziej za tym, żeby pomagać naprawdę biednym ludziom i w ogóle nad tym nie dyskutuję. Natomiast ten dodatek otrzymuje cała masa rodzin, które w ogóle go nie potrzebują. Sam znam takie rodziny i po prostu mówią, jak dają, to bierzemy. Ludzie są przekupni, więc chyba Szymon, mogę ci powiedzieć cyniczne dziękuję, bo za 2 lata chyba to już nie będzie 800 zł, tylko trzeba będzie tysiaka zapłacić, żeby te twoje całe grzebanie wziąć i czymś przykryć, cholera jasna. No jest to chyba smutne podsumowanie tego, o czym rozmawiamy, no. No tak sobie pozwoliłem na taki komentarz. Wiesz, że ja też trochę gdzieś poruszam się między pewnym cudzysłowem a tym, co myślę, ale tak to trochę widzę. No, tak to niestety wygląda. No. Więc jak mnie pytasz, czy wierzę, że ktoś poniesie konsekwencje. Wiesz, mnie tylko dziwi to, że oni się nie boją, że ich po prostu za chwilę taki pilot jeden z drugim zabiją. No wiesz co, nie wiem, no to może jakiś tutaj wierzą w dobrą karmę czy coś. Pamiętaj, że karma wraca. Tego nie wiem. Wiele razy o tym dyskutowałem z wieloma osobami, ale myślę, że już cała nasza dyskusja jest na tyle długa, że nie będziemy przechodzić do tematu karmy. Może kiedyś będzie okazja, żeby prywatnie sobie porozmawiać o takich rzeczach. Szymon, więc na koniec moje cyniczne dziękuję ci bardzo. Już ten szykuję się na następne podatki. I co? No, to był Szymon Jadczak, to był Wini Essa. Dzięki. No, prawie wyszło. Hej, hej.